Dużo dobrego też na dużej skoczni. Trzeci wynik Piotra Żyły, piąty Dawida Kubackiego, Kamil 107. Treningi w Żandziaku przed piątkowymi kwalifikacjami obiecujące. Pierwsze spotkanie na dużej skoczni, więc dużo pytań mieliśmy. Przyjemnie się tutaj dzisiaj skakało, chociaż no wiadomo, metrowo chciałoby się troszkę lepiej. Z tych trzech dzisiejszych wydaje mi się, że ten drugi taki najlepszy technicznie. Piotr Żyła na pierwszym treningu był nawet trzeci. Kłopoty zaczęły się w kolejnych seriach. Już tak trochę zgłodniałem, kurde, bo tak brakło mi chyba energii po tym pierwszym skoku. Objawieniem dnia wracający po przerwie koronawirusowej Daniel André Tande. Jeszcze dwa dni temu był w domu w Norwegii. W środę ani razu nie był niżej niż na piątym miejscu. Jak jest super kompensacja po norwesku? Słuchamy. In Norwegian we say overskuddshopping. Overskuddshopping. Czyli wszystko jasne. Naładowany energią Tande może być największym zagrożeniem dla faworytów. W grze o marzenia pozostają też nasi skoczkowie. Dziś na dużej skoczni pokazali, że na dużo ich stać. Na tym obiekcie biało-czerwoni na treningach plasowali się w czołówce. Najwyżej Piotr Żyła w jednej z sesji zajął trzecie miejsce. A jak wypadli pozostali? To już pytanie do naszych reporterów, którzy są w Żandziaku. Jakby nie patrzeć, trzy liczbą dnia. Trzy sesje treningowe, trzy skoki na dzień dobry, a w zasadzie na dobry wieczór ze skocznią olimpijską w Żandziaku. Trzech Polaków, trzy razy w dziesiątce. Trzech różnych. Kamil Stoch raz siódmy, Piotr Żyła raz trzeci, Dawid Kubacki raz piąty. Piotr Żyła na czoło nam się wysuwa, jest naszym bohaterem treningów. I chyba trochę mogliśmy się tego spodziewać, no bo ta skocznia olimpijska, jeśli patrzeć na parametry, szczególnie progu, to wydaje się kopiuj wklej blotkowa welikanka w planicy. A Piotr Żyła znanym jest entuzjastą skoków, głównie treningowych na tym obiekcie. No a zatem chyba niespodzianki nie było. Dla nas to nie tylko próby, to nie tylko przymiarki, ale także rywalizacja o czwarte miejsce w kwalifikacjach konkursu indywidualnego i czwarte miejsce w drużynie. Paweł Wąsek, Stefan Hula, na razie 2-1 dla Wąska, panie Mateuszu. Duży ciężar gatunkowy tej rywalizacji. Dzisiaj dwa pierwsze skoki i zdecydowanie lepszy Wąsek, ale ten trzeci to już Stefan Hula, ten nasz weteran się zgłasza, jestem, wciąż walczę, ale najważniejsze, obaj muszą skakać trochę dalej, no bo już myślimy o drużynówce, no i tam wyniki naszego numeru 4 będą szalenie istotne. Opinie naszych i wrażenia po dzisiejszych treningach słuchamy. Skocznia bardzo fajna. Bardzo fajnie wygląda, jest wszystko super przygotowane i przyjemnie się tutaj dzisiaj skakało, chociaż no wiadomo, metrowo chciałoby się troszkę lepiej. Z tych trzech dzisiejszych wydaje mi się, że ten drugi taki najlepszy technicznie. W tym ostatnim troszeczkę przesadziłem, wydaje mi się, że przyciąłem trochę w przód i brakowało tutaj wysokości, żeby na dole odlecieć. No a poza tym rewelacyjny warunek, no praktycznie nie wiem, tam się w ilu punktach to mieści, ale no... Jest praktycznie cisza i naprawdę bardzo przyjemnie się w takich warunkach skacze. Rozbieg jest dosyć płaski, no i sprawił mi bardzo dzisiaj wiele trudności, bo w ogóle nie potrafiłem sobie znaleźć dobrego balansu, dobrego ustawienia pozycji. Przez to no, nie było dobrej energii z progu, nie było dobrej rotacji i to wszystko było za nartami. No i w efekcie się bardzo męczyłem w powietrzu. Już tak trochę zgłodniałem, kurde, bo tak... Brakło mi chyba energii po tym pierwszym skoku, później drugi gorszy i trzeci też gorszy. Także znaczy, no skoki w porządku, ale nie było siły. Jakoś tak muszę sobie coś zjeść. Wymagająca bardzo skocznia, bo dwa pierwsze skoki były takie, no może nie na rozpoznanie, ale takie, że wydawało mi się, że jest całkiem, ale to nie leciało i teraz chciałem troszeczkę mocniej jeszcze, ale też to nie poleciało, więc trzeba będzie spokojnej analizy. Że to miejsce w składzie trzeba wywalczyć, tak? Więc no, na normalnej skoczni mi się nie udało, niestety musiałem chłopaków oglądać w telewizji, dopingować ich. Mam nadzieję, że na dużej skoczni już uda mi się wystąpić, że będę mógł się pokazać i że pokażę się z dobrej strony. Wspaniale znów wrócić do skakania po izolacji. Mam w sobie mnóstwo energii i cieszę się, że tu jestem. Tak, jednak gości, którzy dzisiaj rozbijali bank, w treningach było dwóch. Dwóch pod norweską flagą. Daniel André Tande, zabrakło go na skoczni normalnej, bo przebywał w kwarantannie, ale wrócił głodny skoków i dalekich skoków, więc dzisiaj trochę się najadł.
Przekonaliśmy się, że superkompensacja jest zjawiskiem międzynarodowym. Tande szczęśliwy, widać, że był głodny skoków narciarskich, rzucał nawet do nas w mikzonie. Forma dobra, zatem czuje się tutaj znakomicie, ale nie tylko on w zespole norweskim. Tak, Halvor Egner Granerud, najstabilniej i najlepiej skaczący dzisiaj zawodnik. Miejsce pierwsze, miejsce trzecie i miejsce drugie. On też dobrze zaczynał na skoczni normalnej, jak skończył wiemy. Ale trudno przewidzieć, co z nim będzie. Tam został po pierwszym udanym dniu oszczędzany. Myślę, że teraz taktyka trenera Sztekla będzie inna, że Granerud chyba będzie tutaj przyjeżdżał, skakał jak najwięcej w treningach. Takie to są Igrzyska Olimpijskie, że nawet skoki treningowe ekscytują i jest o czym mówić. Jutro kolejne sesje, jutro kolejne rozstrzygnięcia.